Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W dzisiejszym odcinku pomówimy o wyrównywaniu drobnych kontrastów na skórze przy użyciu filtra poruszenia. To zdjęcie, ono zostało już wyczyszczone z tych większych niedoskonałości metodą Frequency Split, gdzie pracowałem na warstwie High, czyli na tej warstwie, na której znajduje się struktura skóry. Natomiast jeśli chodzi o warstwę Low, tutaj właściwie nic nie było robione. Zresztą widzimy, że tutaj mamy dość dużo przejść tonalnych, które są dość agresywne. Ja bym chciał właśnie tą metodą je wyrównać. Pokazywałem Wam metodę Inverted High Pass, natomiast dziś pomówimy o tej drugiej metodzie. Dlatego od razu przechodzimy do rzeczy, powielamy warstwę Low. Ponieważ nie chcemy zepsuć naszej warstwy głównej, jeśli tutaj by się coś stało, zawsze możemy zmniejszyć krycie, wymaskować, czy nawet usunąć tę warstwę. I następnie będziemy pracować lasem, zaznaczając te takie newralgiczne obszary. Ale żeby lepiej zobaczyć newralgiczne obszary, polecam stworzyć tak zwane check layer, czyli warstwy, które pomogą nam właśnie dostrzec te wszystkie niedoskonałości. Ja korzystam z koloru selektywnego, następnie włączę swój preset do takich check layers, gdzie od czerwonego do karmazynowego czarny będzie lądował na minus 100%, natomiast biały, neutralny i czarny będzie lądował czarny na plus 100%. Dzięki temu zobaczymy taki obraz. Włączę jeszcze krzywe, żeby podbić troszeczkę jasność tego całego obrazu, tak żebyśmy tutaj widzieli dokładnie te wszystkie niedoskonałości. Zgrupuję sobie te dwie warstwy i nazwę tę grupę check. OK, więc mamy nasze warstwy sprawdzające, one oczywiście w tym momencie są przydatne, ale potem oczywiście będziemy je wyłączać, bo zdjęcie wygląda niezbyt ciekawie. I następnie będziemy pracować lasem, tyle że pamiętamy, że musimy mieć tu zaznaczone odpowiednie wtapianie, żebyśmy nie pracowali na takich ostrych obszarach. W zależności od wielkości zdjęcia i wielkości tych obszarów, które będziemy zaznaczać, ja zazwyczaj pracuję na wtapianiu od 10 do 30. Dzisiaj wykorzystam wtapianie 30 i zaznaczam taki newralgiczny obszar, gdzie widzę duży kontrast. Na górze mamy ciemno, na dole mamy jasno i chcielibyśmy wyrównać ten gradient tutaj. Dlatego przejdziemy do filtr, rozmycie, poruszenie. No i będziemy pracować jakby na dwóch kątach tego poruszenia. Ja zazwyczaj właśnie pracuję na dwóch kątach, czyli na poruszeniu pionowym pod kątem około 90 stopni i poruszeniem poziomym przy kącie około 0 stopni. Jak dobrać ten kąt? Dobieramy go właśnie do tych gradientów. Jeśli gradienty będą pionowe, dobieramy pionowy kąt. Jeśli gradienty będą poziome, dobieramy poziomy kąt. Jeśli chodzi o odległość, ja tutaj wykorzystuję około 30-50 pikseli, natomiast często powielam działanie tego filtra na jednym obszarze. Ja w tym momencie zastosuję ten filtr właśnie na tym miejscu, natomiast kiedy klikniemy na filtr, widzimy, że jako pierwsza opcja pokazuje nam się Command F. Chcąc mocniej wygładzić takie miejsce, ja w tym momencie kilkukrotnie mogę naciskać Command F na takim zaznaczonym miejscu. Mało tego, zaznaczam sobie kolejne miejsce, które będzie miało podobny gradient, czyli pionowy, i będę chciał wygładzać to przejście, które widzimy tutaj, i znowu Command F, Command F, Command F. Szukamy dalej takich gradientów i ja powielam właśnie to takie rozmycie kilkukrotnie, tak żeby wyrównywać te gradienty. I w tym momencie oczywiście dłużej pracowałbym nad tym zdjęciem, kiedy chciałbym je gdzieś komuś dalej pokazać. Natomiast przejdę do gradientu poziomego, czyli znowu filtr, rozmycie, poruszenie i znowu zostawiamy taką samą odległość, tyle że ustawiamy kąt na 0 stopni. Tutaj jakby wielkich zmian nie widzimy i ich pewnie nie zobaczymy. Natomiast zobaczymy je potem, kiedy wyłączymy właśnie te check layers i porównamy z tym, jak wyglądało to wcześniej. Ja w tym momencie przyspieszę wideo i zobaczycie, jak to będzie wyglądało zaraz. Tak wygląda nasza warstwa po korekcji, a tak wygląda nasza warstwa przed korekcją. Różnica?
jest dość mocno widoczna. Jeśli okaże się, że ten efekt będzie zbyt mocny, oczywiście będziemy sobie zmniejszać krycie tej warstwy. Przechodzimy do widoku już takiego, bym powiedział, finalnego. Nie wiem, czy wspominałem, ale oczywiście tutaj warstwa High została wyczyszczona z tych większych niedoskonałości. Przechodzimy do właśnie naszej warstwy, która została już wyczyszczona pod kątem i warstwy High, i warstwy Low. Natomiast włączymy teraz warstwę, która nie jest wyczyszczona. Wyglądało wcześniej to w ten sposób, tak wygląda to w ten sposób. Oczywiście tutaj to zdjęcie wymaga dalszych korekcji pod kątem chociażby Dutch and Burn, gradacji kolorystycznej, czy innych zabiegów, które chcielibyśmy dalej przeprowadzać na tych zdjęciach. Natomiast spójrzcie, te przejścia, które były tutaj, te przejścia, które były tutaj na nosie czy na czole, są w tym momencie znacznie bardziej delikatne. Tak wyglądało to wcześniej. I oczywiście to zdjęcie też mi się podobało, natomiast po takiej korekcie ono wygląda delikatniej. Jeśli ten efekt będzie zbyt mocny, bo może się tak okazać, zmniejszamy sobie krycie tej warstwy i balansujemy sobie pomiędzy tą wygładzoną warstwą z tymi delikatnymi przejściami tonalnymi, a z tą niewygładzoną, którą mamy tutaj pod spodem. Oczywiście możemy do tego wykorzystać pędzel mieszający czy inne rozmycia, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że właśnie rozmycie poprzez poruszenie będzie najbardziej efektywne. Nie jeden retuszer z tego korzysta, ja również polecam, mimo że za wielkiego retuszera się nie uważam. Mam nadzieję, że przyda Wam się to w codziennej pracy. Ja dziękuję Wam bardzo i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć! Thank you.